Skończyłam. Karol, to pewno chłopak z redakcji. Karolu, Karol! Chłopak z redakcji, pewno po skrypta. Na biurku. Zgromadzenie w niezawisłości. I Rada Miejska. A komers zaraz będzie. No dobrze, dobrze. Kto dzwonił? Chłopak z redakcji. A on śpi. A ja już sama uporządkowałam. Dodałam z tego, co widziałam. On był tak zmęczony, kiedy przyszedł, że nie mógł pracować. Późno wrócił? Nie widziałam godziny. Wiesz dobrze, tylko nie chcesz powiedzieć mi prawdy. Pewnie znowu grał w karty. Elka, jak ty wyglądasz? Liczy się trochę ubrać, ogarnąć. Co mnie to obchodzi? Dajże mu spokój, nie budź go. Zostaw mnie. Nie widziałam go prawie 2 dni. Przychodzi nad ranem, a potem leci, niby do redakcji. Karol, nie śpi. Karol, no pocałuj. Daj mi spać. No, nawet się ze mną nie przywitasz? Zostaw mnie w spokoju. Widziałaś, jak on się ze mną obchodzi? Przychodzi tutaj po nocnych hulankach. Widziałaś? Pozwól mu spać. O, a może jeszcze poduszkę mu pod głową poprawić, co? No tak, to jest pomysł. Elka, zostaw go w spokoju. Idź się ubrać. Nie mam w co. No przynajmniej się uczesz. Zobacz, ja jestem po nieprzespanej nocy w szlafroku, a inaczej wyglądam. Bo ty jesteś ładna, a ja jestem brzydka. Ty masz nowy szlafrok, a ja odkąd musiałam odejść z biura, to już nic nie mam. Elka, co ty robisz? Ty także wcześniej czegoś szukałaś w jego płaszczu. Ja wyciągałam notatki z posiedzenia rady, potrzebne mi do artykułu. Co, to ty znowu za niego piszesz artykuł? Tak. I idź sobie, bo mi przeszkadzasz. Nie no, wiecie państwo tego już za wiele. Żebyś ty ślęczała po nocach nad jego artykułami, a on żeby się wysypiał w najlepsze? Ja go zaraz dobudzę. Elka, zostaw go w spokoju. Zabierze się i pójdzie. Niech idzie na 4 wiatry. No teraz nie wolno ci tak mówić. Prawda. Jak zwykle masz rację. Nie mogę rozszyfrować. Karolu, Karol, to ja proszę cię, chcę się tylko doradzić w sprawie artykułu. Jakiego artykułu? No tego z posiedzenia Rady Miejskiej. Powiedz mi, jak nazywał się ten radca, który interpelował w sprawie rzeźni? Ja nie mogę odczytać. Bombecki, Trąbecki, nie wiem. No i ja nie wiem. Któraż to godzina? Nie powiesz mi dzień dobry? Któraż to godzina? Karol, pocałuj mnie. Studia mów. Miałem notatki. Karol. Dajże mi spokój, widzisz, że notatek szukam. Jeżeli to jest posiedzenie rady, to ja je mam na biurku. Nie, nawet się ze mną nie przywitasz? Elka, idź do kuchni. Zajmij się śniadaniem. Dajcie mi tylko prędko herbaty, bo muszę iść do redakcji. O, już. Proszę cię, idź, przynieś herbatę. Miałem jeszcze napisać o zgromadzeniu. Psia krew.
Nie pamiętam, co tam się działo. Napisałam notatkę na 30 wierszy. Nie było nic nadzwyczajnego, trwało krótko, bo komisarz zgromadzenie rozwiązał. Dziękuję ci, Julio. Coś tam się jeszcze wczoraj działo. Komers był, zdaje się. Tak, o komersie napisałeś przyszedłszy. Ja notatkę uporządkowałam, dodałam z tego, co widziałam. Tutaj zaczęłam, dorób tylko zakończenie. Julio, ja muszę zaproponować, by cię przyjęli do naszej redakcji. Dziękuję ci, ale za dużo miałabym z tym roboty. Ja ci strasznie dużo zawdzięczam. Pisz lepiej, potem mi będziesz dziękował. Zaraz, muszę zapalić. Cóż tam z tą herbatą? Elko! No co tam? Herbata! Zaraz, bo samowar zgasł. No, tak jak się do czego weźmie. No ja bez tej herbaty pracować nie mogę. No ja bez tej herbaty pracować nie mogę. Pozwól mi, ja zaczęłam, to i dokończę. Pisz, Julio. Ja formalnie pióra w ręku trzymać nie mogę. Julia, ty jesteś niezwykła kobieta. Mylisz się. Ja jestem najzwyklejszym okazem człowieka. Dlaczego mnie poprawiasz? Ja mówię kobiety, ty mówisz człowieka. Mało jest we mnie kobiecości. Tej waszej kobiecości. Ja poza tym głównie czuję się człowiekiem. Mylisz się, Julio. Nie jestem człowiekiem? Nie. Tylko odbierając sobie cech kobiecości. Tej naszej kobiecości. Otóż, ty masz coś w sobie, jakiś swój urok, coś, co się określić nie da. Gdybyś ty mogła się teraz zobaczyć, jest w tobie coś bardzo duchowego. Primavera Botticelli. Wiesz, jest w tobie coś takiego. No, za chwilę dopniesz mi skrzydła. Nie potrzeba. Uleciałabyś mi jeszcze, a wtedy za pusto byłoby w tym domu. Herbata. Skoro chłopiec z drukarni przyjdzie, powiedz mu, że ja już poszedłem do redakcji. Karol, wypijże herbatę. Nie mam czasu. Wypiję później w kawiarni. Mógłbyś choć raz wypić w domu. Za późno. W tym domu nie bardzo dbają, żebym miał na czas to, co potrzeba. Jestem chora, nie mogę pracować. Skoro jesteś chora, to się połóż. Ja nic od ciebie nie wymagam. I tak przeważnie dam w knajpach. No tak, naturalnie. Natura wilka ciągnie do lasu, tak? W knajpie najlepiej smakuje. Nie. Tylko w knajpie zaraz mi dadzą to, co chcę. I nie ma scen. No ale przecież to są tylko takie wymówki. Karol. Puść mnie. Przedtem to ci tak o dom chodziło. Mówiłeś, gdyby tu mieć biurko, tu fotel, to bym pisał. No to masz biurko, masz dom. Dlaczego nie piszesz? Dlaczego cię nigdy nie ma? Puść mnie. Odpowiedz mi na pytanie. Dlaczego nie siedzisz w domu? Chcesz wiedzieć dlaczego? Tak. Mam biurko, mam fotel, mam dom. Ale mam i ciebie. No ale przecież ci o mnie chodziło.
A pokaż ty mi się do światła. No chodź, niechże ci się przypatrzy. Nie patrz się. Wyglądam jak Bóg wie co. Ale ja chcę ci się tylko przypatrzyć. Nie. Bo ty jesteś... kuriozum. W swoim rodzaju. Daj mi spokój! Bądź zdrowa. Przyjdziesz na obiad? Przyjdę. Znów pójdziesz na jaką kiełbasę na widelcu i tyle cię będę widziała. Kiedy mówię, że przyjdę, to przyjdę. Karol, pocałuj mnie. Puść mnie, mam dziś ważny proces. Puść. Puszczę, gdy pocałujesz. Elko, a co tobie? Boże, przecież wiesz, że ci to szkodzi. Czemu tak płaczesz? Boże. Czy posprzeczaliście się znowu z Karolem? Nie. To pewno chodzi ci o to, że on wyszedł. Ale przecież zrozum, że on ma zajęcie w redakcji. Nie. To ta Katarynka wszystkiemu winna. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Raz się zasmuca, a potem mi wesoło. Julka, co ja zrobiłam? Ja wolałabym nie żyć. No nie czas już teraz rozpaczać. Musisz się tylko inaczej rozpatrywać na życie. Starać się utrzymać Karola przy sobie. Oto to ja już się nie boję. Musi ze mną zostać aż do śmierci. To jego obowiązek. O! No mówisz jak dziecko. Karol nie ma obowiązku popartego prawem, przy tym... To jego tylko moralne zobowiązanie i od ciebie zależy, jaki dasz obrót sprawie. Julka, ty wszystko rozumiesz. Ja tak nie potrafię. Ja biorę rzeczy takimi, jakie one są. Karol mówił, że się ze mną ożeni, gdy ten przeklęty rozwód dostanie. To ja mu uwierzyłam. Teraz już musi być ze mną aż do śmierci. Choćby cię nawet przestał kochać? A dlaczego miałby przestać mnie kochać? A dlaczego przestał kochać swoją żonę? Nie wiem. Może ona go nie kochała. Nie, wiesz dobrze, że ona go kochała. Tylko tak ona jak i ty nie umiejecie rozsądnie okazywać tej miłości. Aj tam. Mam sobie jeszcze tym głowę zawracać. To niech on stara się mnie przypodobać do siebie, a nie ja jemu. I ty także tak mówisz? I ty? Ja robię co mogę. Ja jestem taka sama jak przedtem. Mężczyźnie to nie wystarcza. On zawsze szuka nowości. Staraj się, żebyś ty była dla niego tą nowością, nie kto inny. On mi mówił, że on innej nie pragnie. Kiedy to mówił? Zimą, a teraz jest lato. To co ja mam zrobić? No postaraj się, żeby w tym domu, o którym mu tak chodziło, oprócz tej szklanki herbaty, pachniały jeszcze kwiaty. Zrozumiałaś mnie? No jak o to idzie, to ja pójdę do miasta i ja kupię całą wiechę róż. No ty wszystko, co ja mówię, bierzesz dosłownie. Trudno. Julka, pójdę na zakupy. Karol ma być na obiedzie. Kupię te róże. Julka... Ja ją wczoraj spotkałam. Jego żonę. Nogi się pode mną ugięły. Chciałam się schować do bramy, ale było już za późno. Ona tak stanęła i patrzyła na mnie. Ale tak jakoś dziwnie.
Nie miała w oczach złości, ale blada jak wosk. Stanęła i patrzyła. Widziałam, bo i ja się za nią obejrzałam. Julka, może się Pan Bóg zmiłuje jej sumienie się w niej ruszy, co? Jeśli ona go naprawdę kocha, to ustąp. Co ty mówisz? Jak ona go kocha, to ona właśnie zechce go odzyskać. Nie, Elko. Prawdziwa miłość nie jest egoistyczna. Julka, już mi wszystko jedno. Co i jak. Byleby się stało. Przecież ja już nawet modlić się nie umiem. Nie śmiem. Modlić się powinnaś zawsze. Julka, ja się bardzo boję. Ale czego? Bóg to miłosierdzie. To ja wstąpię do kościoła. Wstąp, Elko. Julka, mogłabyś mnie przytulić. Nie tak już od dawna nikt serdecznie nie przytula. No, idź. Jesteś jeszcze w domu? To dobrze. Zapomniałeś czego? Nie, ale mam coś dla ciebie. W naszej redakcji zawakowało miejsce, niezła posada. Jest mnóstwo kandydatek. A ja pomyślałem o tobie. Dziękuję ci, ale to praca nie dla mnie. Myślałem, że ci sprawię ulgę. Karol. Słucham cię, Julio. Co będzie z Elką? Jak to, co będzie z Elką? Nie rozumiem. Czy poczyniłeś jakieś rozwodowe kroki? Nie miałem czasu się tym zajmować. A jednak trzeba, żebyś się tym zajął i to bez zwłoki. Elka czuje więcej niż przypuszczasz. Wątpię. Ja doprawdy nie pojmuję, co się z nią stało, jaka ona była inna zimą. Czy ona naprawdę tak bardzo się zmieniła? Strasznie. Nie do poznania. A ja ci powiem, że Elka jest tą samą Elką. Tak samo jak Nina była tą samą Niną przed i po ślubie. To ty, kiedy się znudzisz, to zwalasz winę na kobiety i wołasz: he, zmieniła się. A ja ci ręczę, że na przykład ty nie zmieniłabyś się w oczach mężczyzny wcale. Ja? A kto tutaj o mnie mówi? Mówimy o kobietach. Ja się nie liczę. O, przepraszam cię. Liczysz się. Widzisz, ciebie znam tak samo długo jak Elkę, prawda? Od zimy. I z tobą zawsze mam o czym porozmawiać. Jesteś dla mnie zajmującą. Nawet powiem ci, że co dzień bardziej zajmującą. Może już czas do sądu? Przeszkadzam ci? Bynajmniej. Ja wiem, cóż dla ciebie jestem. Pyłek, proch. Ja ci nawet przeszkadzać nie mogę. Czy mamy o czymś jeszcze porozmawiać? Jeśli chcesz, żebym się tobą zajmowała, to pozwól, że będziemy dalej mówić o Elce. O Elce? A cóż jest w niej w ogóle do mówienia? Jeśli i tej kobiety już nie kochasz, nie daj jej tego odczuć. Skąd wiesz, że ja Elki nie kocham? Ja nic nie wiem. Ja mówię jeśli. Skoro masz mnie za przeciętnego mężczyznę, dlaczego wymagasz ode mnie heroizmu? Heroizm? A któż tutaj mówi o heroizmie? Ja, bo żyć z Elką i to do śmierci nie kochając, byłoby heroizmem z mojej strony. Mój drogi,
Przeciętni mężczyźni mają pewną dozę siły, które nazywają wytrwaniem przy obowiązkach. Ja o tę siłę cię proszę. Bo w twoje do śmierci to ja nie wierzę. Nie znasz mnie. Ja niczego więcej nie pragnę, jak mieć na własność jedną duszę, która by mnie pokochała i zrozumiała. Wszystkiego naraz mieć nie można. Trzeba przyspieszyć rozwód. Proszę cię o to. Pomyślę. Słuchaj, Julio. Ty mnie musisz mieć za ostatniego głupca. Ja to czuję, ja to widzę. Ciągle mi w oczy ćwierkasz tym przeciętnym mężczyzną. Cóż mam zrobić, żeby nim nie być, co? Proch wynaleziony, pan Tadeusz napisany. Płaskie i trywialne. Julio. A to co znowu? Sam nie wiem. Sam nie wiem. Puść mnie. Idę na lekcję. Oszalałaś? Pocałuj. Puść mnie. No puszczę, gdy pocałujesz. A po co przyszedł? Może na śniadanie? Ona jeszcze nie miała czasu przygotować, ale jak chcesz, to ona się pośpieszy. Przede wszystkim, moja droga, już dawno chciałem cię prosić, żebyś przestała do mnie mówić takim tonem. To śmieszne, to płaskie, trywialne. Przecież mówiłeś, że ci się to we mnie podoba i to stanowi o moim wdzięku. Nie przypominam sobie, żebym mówił coś podobnego. No samo o sobie mówiłeś również Lolo albo on. Proszę cię, nie wmawiaj we mnie takich niedorzeczności. Czy ty nie możesz być kobietą? Zdaje mi się, że ja jestem kobietą. Ale kobietą człowiekiem. Kobietą człowiekiem. A czy są kobiety zwierzęta? Są, są. Kobiety kaczki, kobiety gęsi, kobiety... Zresztą ty i tak tego nie zrozumiesz. Cóż to znowu za śmiecie? Kwa, 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 kwa. Widzę, że za wszelką cenę chcesz wywołać kłótnię. Ale mój drogi, nie uda ci się to. Postanowiłam sobie, że będę wszystko znosić cierpliwie. Myślałby kto, że ja cię katuję? No nie katujesz mnie fizycznie. Ale nie chcesz uwzględnić tego, że i mnie życie nie płynie po różach. Płynie po różach! Proszę państwa, prosto z listów szwaczek, po różach! Mówię jak umiem. Przyznasz jednak, moja droga, że słysząc taki styl, potem ciężko pisać, jak ludzie inteligentni zwykną mówić. Karol, tak rzadko ze sobą mówimy. Z Julką masz zawsze tyle do powiedzenia. A wiesz dlaczego? Bo to jest kobieta człowiek. Kobieta człowiek. Karol, nie gniewaj się. Ja się nie gniewam. A kochasz mnie zawsze? Dlaczego mnie ciągle o to pytasz? No ale powiedz. Wiesz, dobrze. No to pocałuj. No ale tak długo, długo jak dawniej. Puść mnie. Ja się przeziębiłem, mam katar. Jeszcze się zarazisz. Znowu chodzisz Bóg wie gdzie. Karol, zostań dzisiaj na obiedzie. Posiedzimy we trójkę, Julka nigdzie nie idzie. Zostaniesz? Zostanę.
Ona ci dziękuje. Dziękuję ci, Karolu. Za co, Julio? Musiałeś być dobrym dla Elki, a to dużo znaczy. To nie ma znaczenia. Powiedz mi, dlaczego ty mnie maltretujesz? Wiesz, ja nie maltretuję cię zupełnie. Powiedz przynajmniej, co sprawia, że w twoich oczach sprawiam wrażenie owego przeciętnego mężczyzny. Ty jesteś jednym z tych, którzy swoje życie obliczają według ilości miłosnych swych dramatów. Cóż zrobić? W talii kart musi być i walet kierowy. Zostań jeszcze chwilę, Julio. Przed chwileczką skarżyłeś się, że cię maltretuję. Och, maltretuj mnie! To wolę niż obojętność twą i milczenie. A dlaczego ci tak na moim zdaniu zależy? Sam nie wiem. Sam nie wiem. Julio, przyjmij miejsce w naszej redakcji. Ja czuję, że jak będziesz obok mnie, to ja lepszym człowiekiem będę. Nie. Jesteś egoistką. W tym wypadku tak. Julio. Miałam cię za przeciętnego mężczyznę. Staraj się, żebym nie odkryła w tobie, że... Że? Że jesteś jeszcze coś gorszego. Czy młodsza panna Korecka w domu? Przepraszam, drzwi były uchylone. Tak, tu mają dziwny zwyczaj niezamykania drzwi. Czy mogę mówić z młodszą panną Korecką? Młodsza panna Korecka jest w domu. Chciałbym jednak wiedzieć, z czym pani tu przychodzi. To już jest sprawa pomiędzy mną a młodszą panną Korecką. Niech się pan nie lęka. Nie przyszłam tutaj robić... sceny. Jednakże znając pani temperament... Wszystko w porządku? Chorowałam ciężko. Nerwy moje tak osłabły, że nie miałabym siły robić sceny. Byłam pewna, że o tej porze jesteś w redakcji. O jedno cię proszę. Wyjdź stąd. Ja nie mogę na ciebie patrzeć. Zbyt dużo mnie to kosztuje. Aż tak mnie nienawidzisz? Nie. Ale zdołałam zapomnieć, jak wyglądasz. Teraz znowu mi się to wszystko przypomina. Karol, z kim ty mówisz? To ona. To ja pójdę. Karol? Przepraszam. Pragnę z panią pomówić. To pani? Tak, to ja. A czego pani ode mnie chce? No przede wszystkim potrzebuję usiąść, bo mam... Byłam chora, jestem jeszcze bardzo osłabiona. Proszę, niech pani siada. Przepraszam, pobrudziłam panią mąką. Nic się nie stało. Dzięki Bogu. Przyszłam pani powiedzieć, że ja zgadzam się na rozwód. Proszę pani. Dziękuję. Dziękuję pani. Boże, co za szczęście. Ale zaraz, może pani tak tylko mówi? Nie. Ja już tak postanowiłam. Widzi pani, ja także mam serce. Teraz mi pani żal. Wiem, że pani musi być wstyd. A potem ten wstyd będzie
Jeszcze większy. Przecież to nie pani wina. Pani go poznała wtedy, kiedy on już ze mną nie był. Boże, jaka pani dobra. Ja myślałam, że się pani tylko stroić umie, nic więcej. Niech pani nie myśli, że ja to robię dla pani. Ja to robię dla pani dziecka. Musi mieć nazwisko. Dziećmi bez nazwiska to poniewierają. Tak. A przecież to takie głupie. Przecież to nie jego wina, że jego matka była złą kobietą. Proszę pani, niech pani nie płacze. Mnie łzy szkodzą bardzo. Ja chciałam pani Karola odebrać, bo mnie wydawało się, że ja jestem dla niego czymś więcej niż pani. No ale pewnie, przecież pani była jego żoną. No tak, ale pani będzie matką jego dziecka. To coś, co jego musi bardzo do pani przywiązywać. Lepiej niech pani będzie jego żoną. Mnie zawsze zdawało się, że macierzyństwo to coś wielkiego. Myślałam, że jak będę miała dziecko... Niech mu pani powie, że zeznam jak zechcą i niech się to wszystko skończy. Życzę pani zdrowia. Niech pani Bóg wynagrodzi. Za mnie i za moje biedne dziecko. Czekałem pod schodami, aż wyjdzie. I co? Odmawia. No. Masz ci los. Wielka historia. O nie, płacz. Trudno. Będziemy sobie musieli wyperswadować to małżeństwo. Nie. Wręcz przeciwnie. Ale jak to przeciwnie? No ona się zgadza. To jest święta, dobra kobieta. Ona powiedziała dobrze. I powiedziała, że w sądzie zezna wszystko tak, jak każesz. Tak mówiła. Tak, i była dla mnie taka dobra, taka miła. Karol. Będziemy już wreszcie tym mężem i żoną, słyszysz? Będziemy już małżeństwem. Na całe życie razem. Karol. Karol. No ja mówię do ciebie. Nie cieszysz się? Lolek. Karol. Karol. Karolu, ale ty się ze mną ożenisz, prawda? Nie wiem. Karol. Karol, ty musisz. Musisz. Ja nic nie muszę. Nic.